Tak jak wypowiedziałem, tą wojnę nawet nie spojrzałem, z iloma przeciwnikami walczę i jest niezbyt wesoło. Aż te Czechy, takie niby potężne, ale niestety tak też i znerfione. Jak widzicie, straciliśmy 10% combat ability, zyskaliśmy shock damage received minus 5%. No, powiedzmy, że to nie była aż taka duża strata, ale szkoda, wolałem jednak tą piechotę. Kolejna sprawa, tutaj straciliśmy shock damage received właśnie również. Za to nam dano Yearly Early Army Tradition Decay minus 1%. Mega słaby perk teraz, którego praktycznie się nie będzie używało. Nigdy. Tak, i gigantyczny nerf tutaj Infantry Combat Ability z 20% do 5%. Serio? Czemu chociaż nie do 10? Czemu zostawiono tylko 5%? Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Flory nie zrobił aż tak przekoksanego Dishmartian. Przecież chyba. No nic. Na tym patchu tak czy siak dzieją się najróżniejsze rzeczy. Z tego co widziałem po waszych komentarzach, zarówno na Discordzie, zarówno pod filmikami. No dochodzi na przykład do tego, że Hre wyłącza wojny przed 1500, albo Hre potrafi dodać praktycznie całą Europę katolicką do Holy Roman Empire, czyli cesarz dodaje do Holy Roman Empire praktycznie wszystkie kraje w okolicy. No masakra totalna. A jak u mnie, to patrzcie, też jest dość bliski zrobienia tego, ale może mu się to nie uda, bo jak ta reformacja się już odbyła. Nie, i nawet tutaj, nie, nawet on potrafi wrzucić Hre, po prostu Węgry do Holy Roman Empire, a ja tego nie umiem zrobić, co za shit. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. W ankiecie na następną serię na ten moment wygrywa Papal State i najprawdopodobniej właśnie nim się będę bawił. Miałem okazję grać na multiku w środę i teraz już wiem, że mechanika ekskomunki została mocno znerfiona również. Ale o tym będę mówił więcej, jak będę grał papieżem, bo no, wtedy ekskomunika gra bardzo dużą rolę. Trochę mnie dziwi bardzo to drzewko, jak już miałem okazję troszeczkę sobie pograć więcej. Imperial Ambition, bo ono w zasadzie, jeżeli pozostajecie husytami, jest martwe. Nic tu nie zrobicie, w zasadzie już dalej tego nie rozwiniecie, bo musicie stać się cesarzem Holy Roman Empire. Przykra sprawa w sumie. W sumie te moje Czechy to nadal są takie dość malutkie, 253 na 500 goveringu, więc może czas najwyższy pójść tutaj więcej podbojów, skoro już mam te wszystkie unie personalne, to może jednak pozajmujmy coś. Fajnie byłoby pójść w tym kierunku, żeby zacząć zbierać ten nasz handel, ewentualnie pójść zabezpieczać dalsze tutaj terytoria, ale to może poczekajmy na utworzenie się Rosji, żeby mieć godnego się przeciwnika, albo możemy pobić się o Bałkany. Boże, te mapki mi się już mylą. A nie, zmienię zdanie, claim throne na Francję, disallow this alliance, ustawiłem Francję na rywala i co? I lecimy! Przyszłość chłopstwa na naszym Fate of Peasantry event tutaj nam się odpalił. Co to nam dało? Jedynym takim governmentem jest Dishmartian, ale chyba żadnego Cassius Belli. National Text mi się przydał. National Unrest, The Effect of the Great Peasant War Effect, ale Lost, dobra, czyli było coś takiego? Nie rozumiem za bardzo tych eventów jeszcze. To jest totalna masakra. I jak tego po prostu jest dużo obecnie w grze. No Cassius Belli żadnego nie mamy, to jest bardzo dziwne. Możemy już zacząć integrować tutaj jednego z naszych wasali, a szkoda, że nie Unii, Brotherhood Duchy. I w sumie czemuż by nie, zróbmy to, mówię, potrzebujemy coraz lepszych terytoriów. W sumie fajnie byłoby tutaj już zacząć zajmować całą Lubekę i budować czeską flotę. Swoją drogą chciałem wam to pokazać, 6304 na minusie depta na Francji, 422, ale tutaj chyba poszedł bankrut przed chwilą, bo przed chwilą jeszcze patrzyłem na Osmanie, było minus 5000, nie wierzę, że to spłacił tak szybko. Minus 6000 depta na Polsce, minus 4400 na Moskwie, minus 2000 na Austrii, no tak, coś tu jest nie tak. Cała Europa spłukana. Swoją drogą postanowiłem zmienić Polsce religię na husycyzm, co ją trochę wkurzy, ale mamy punktów trochę, żeby tu zboostować. Może też kiedyś zrobię sobie Polskę husycką sam dla siebie i ją rozegram. Mamy też sporo prestiżu, ale że to jest Unia, to nie mogę użyć prestiżu przecież, więc trzeba w standardowy sposób to zrobić. Chociaż tak, jak pozastanawiam się, to ja mam w sumie raz, dwa... O, i Burgundia zniknęła, więc nie jest elektorem, więc ją rzeczywiście mogę zintegrować, ale Saksonii nie mogę. Bo zastanawiam się, czy jak już dojdzie do wojny religijnej, to czy jednak nie przejmę cesarza,
a w wojnie religijnej postaram się doprowadzić do Białego Pokoju. Widzę też, że coś z Crowlandsami boty w ogóle sobie nie radzą, przynajmniej na razie. Może też to jakoś ma tu po prostu co chwilę widzę gdzieś wszędzie te wybuchy z Crowlandsów. Na pewno nie są zwykłe religijne. Jakby to powiedzieć... Francjo, oddaj mój tron! A, pacyfizm trzeba wyłączyć, dajcie mi chwilę. Francjo, oddaj mój tron jeszcze raz! I znów się stajemy pacyfistyczną nacją. W sumie mogę coś lepszego zamiast tego dać? Przejrzyjmy to. A ja zamiast lecieć zdobywać tron po prostu francuski, muszę się ratować mój tron na Litwie. W sumie tak przeciwników jakby trochę więcej było. Ups, weźmy się tutaj pod halebem za naszych przeciwników w pierwszej kolejności. Jest tutaj dość sprawa, ale powinniśmy dać radę. Mamy lepsze statystyki, ale... I co? Co za droga nas tu czeka? No nic, najpierw weźmy... Wyłączmy... papieża z tej wojny, bo po co? Ciekawe, czy będę mógł mu zmienić wiarę. Malutki carpet siege na papieżu. Niestety czegoś takiego jak zmiana wiary tutaj nie mamy, więc mi zadowolą opłaty tylko od papieża za to, że żyje. Niech płaci, nie? Za błędy, wspieranie niewłaściwej sprawy. I patrzcie jak fajnie, bot odpuścił oblężenie Haleb, żeby bić się ze mną na Pradze, bo tutaj podeszły moje wojska i w sumie on ma wielką szansę tu wygrać ze mną tą bitwę, gdyby miał tu generała. Nie wiem, czy nie ma generała. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli mi nie dojdą... Ła, damy radę jakimś dziwnym trafem. Czyżbym miał... Nie, nie mam przewagi. Czemu takie straty mi zadałem? W sumie niestety rzuciłem uwagi na statystyki, więc trudno. Tfu, katolicy! Bić gich! Czy oni coś zmienili z prawami przemarszu? Ja myślałem, że to działa tak, że jak bot może, to ja też mogę. Coś tu jest kurna nie tak. Kolejne rozwinięcie to instytucja na naszych ziemiach, przyda nam się to. Chyba jakaś powinna się zaraz odpalić, tak, printing press. No, skoro mogę Szwajcarów wypisować z tej wojny, to lećmy już na terytoria francuskie. Czy ktoś mi powie, czemu Anglik nie bije tych dwóch buntów? War Reparation od nich bierzemy. I moje najlepsze pytanie brzmi, jak mam dosłać wojsko tutaj z powrotem? Ach, ta Polska, no co ona? No co ta Polska? Ja przecież powinien mieć przeciwko sobie też Hiszpanię. Czemu jej nie ma w tej wojnie praktycznie? Rozwijamy technologię. No i na razie idzie dość łatwo. No to carpet siege już na całą południową Francję rozsyłamy. Może i na północną też co? Zmienili dynastię? Nie mówcie, że zmarł im król, którego mogłem... Boże! Serio? Ocaliłem ich przed dostaniem Unii Personalnej w normalny sposób. Przecież zmarł im król i ja bym dostał tą Unię Personalną. Boże! Czemu ja mam takie szczęście? Od Kastylii bierzemy pieniądze oraz War Reparation, które nam wystarczy. Od Portugalii praktycznie tak samo. To mi da malutką koalicję. Ale to jest nie do uniknięcia. A Unia nad Francją będzie zrobiona. Ma też co za bardzo ich tutaj chyba zadłużać. Tak, przecież w końcu czekamy ich spłacenia, a oni mieli już bardzo dużą pożyczkę. Okej, to cofajmy wojska i zaraz będziemy kończyli tą wojnę. Dobra, wojska prawie wycofane, coś tutaj zidiocieli totalnie. Bierzemy Unię nad Francją. Udało się. O, w mordę. Niestety znowu mi się coś tutaj ścięło, ale na szczęście szybko to zauważyłem. Więc tak, mamy wojnę koalicyjną po zjedzeniu Francji. Hip hip hura. Mam naprawdę dużo terytorium jak na ten okres czasu. I można powiedzieć, że tutaj z cesarzem plus kilkoma nacjami. I jak na ten moment wygrywam tą wojnę, chociaż mają dużą przewagę. Kolejna sprawa, która jest naprawdę śmieszna, to skończyłem idee dyplomatyczne, co daje mi mega tanich doradców z moją własną kulturą minus 90%. 1,34 za trójkowego doradcę i w sumie jakby się tak uprzeć,
No niestety nie mam nikogo innego. Ale czekajcie, bo ja potrzebuję dużo. 2,38 za czwórkowego. 3,73 za piątkowego. Przecież ci doradcy to kosztują miliardy. Co za shit tutaj się dzieje? W ogóle jakiś dziwny. Spróbujmy tutaj się poprzebijać dalej, poczyścić te mniejsze krajki. Chodzą bardzo małymi stakami. Nie wiem, czy to nie są w ogóle armie najemne, które mam okazję... Czy oni tu jakiś force zdobyli? Czy to ty dołączyłaś do koalicji? Co tu się dzieje? Czemu mogłem... Aha, bo z tej strony szedłem. Okej, dobra, to się zgadza nawet. Więc lecimy tutaj dalej. Liż, mamy 30% już udziału w wojnie. Zresztą jak tutaj widać, to udziału w wojnie. Warscora. 81 na tym. Tutaj nasze wojska też są. Musiałem zrekrutować najemników, bo pieniążków nie było na więcej. Znaczy, manpowera nie było, pieniążki miałem, ale znowu mi się to wszystko nie podoba, jak tutaj zaczyna wyglądać, niestety. Nie będziemy siege'owali. I weźmy dyscyplinę najemników, to nam się przyda w tym momencie. No po prostu wyjdź mi z tej wojny, typie, no. To nawet śmieszne już nie jest. 3 do siege'a. 4 do siege'a, to tytuł. Ile ja tracę? Kurde, ile? No i mamy to White Peace. I więcej nie potrzebuję z tej wojny. Masakra. Chyba przesadziłem z ilością... Aha! Okej, okay, to sporo tłumaczy. Wygląda to, że w międzyczasie Węgry, znaczy Neapol, został zaatakowany przez Osmana. Dość ciekawe to jest. Teraz mi tą dyscyplinę daje. Co za event. Nieważne. Jestem ciekawy, jak ta wojna się potoczy. W 1545 największą armię na świecie posiadają Mamelucy. Potem Austria, dopiero potem Osman. No i powiem wam szczerze, że teraz chyba pacyfizm niestety nie jest negowany przez ideę dyplomatyczną. Ale żaden problem po prostu to cofać co jakiś czas, chyba że kiedyś to spaczują. Nawet zrobiłem jakiś achievement nieplanowanie. Czech and Balance. Starting Bohem, czyli starting jakiego Czechy. Muszę mieć 50% Kraulanców. Co też wygląda na to, że mam. No nie, Osman przegrywa tą wojnę. Niemożliwe. Wyjebiście. My się tu dostaniemy niedługo też. W sumie myślę, że trzeba będzie to dla nas podbić dalej, bo nawet to możemy chyba korować. To jest... Aha, no Cassius Belli. Super, nie mam tutaj żadnego Cassius Belli? Nic, nul, nada. Zaczynam integrować Węgry. Chyba nie mam misji, żeby to zrobić inaczej, a w sumie nie potrzebuję też ich. Chociaż weźmy tutaj, zdobędziemy dla nich zaraz też Mołdawię, potem może tutaj ten fragment dla od Osmana również. Aha, znowu pacyfizm. I 5 lat później już są poniżej 50 punktów agresywnej ekspansji, więc nie wejdą mi w koalicję. Postanowiłem też zaatakować Imperium Osmańskie, póki jest tak ułojone tutaj. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czy w ogóle jestem w stanie stąd przenieść wojsko? Chyba niezbyt. Też tak mi się wydaje. I o, ja to wziąłem dla siebie. Wyjebiście. Może pokoruję, bo w sumie i tak mam dużo tych punktów. Niestety tak patrzę, że w Pradze jest dużo takich dobrych prowincji, dla których można boostować za punkty militarne. Do których może... Bo potrzebuję więcej manpowera. I tutaj takie boostowanie. Myślę, że po to zmienili ten cały system estate'ów, żeby właśnie tak boostować sobie te prowincje. I nadawać je. Bo po prostu nie wierzę w to, jaki ja mam problemy z manpowerem. Na Polsce grając nie mam takich problemów. Nie wiem, Francją nie miałem takich problemów, Austrią nie miałem takich problemów, ale na Czechach to jest jakaś tragedia. W sumie tak jak wypowiedziałem, tą wojnę nawet nie spojrzałem, z iloma przeciwnikami walczę i jest niezbyt wesoło. O, tu też Local Good Plus Modifier, patrzcie, zwiększa się przy tych misjach na manufakturę. Okej, okay, lećmy dalej. Nie ukrywam, że chciałbym iść od razu na ich Konstantynopol i w sumie ja Wargola nie zdobędę w tej wojnie, bo okazało się, że prowincja została wypuszczona. Ach, to Włochy, jakieś śmieszki jedne.
Stack wipe. No, pacyfizmu znowu z powrotem nie wziąłem. Culture conversion cost. O, można by się fajnie pobawić kulturą. Bidź ich! I znowu nie spojrzałem na statystyki. To ja tu chyba White Peace'a tylko wezmę. War Reparation ewentualnie. O, z drugiej strony Mameluk się wbił. Oh my god, co za rape. Jak to liczy weszło w koalicję? Jak to? Ja ten... Ups. Przecież ich tam nie było na liście. Co to za shity? 4, 1, 3, 7, 110, 110, 1, 6, 1, 1, 9. Nie wiem, czemu mam taktykę większą, skoro mamy tą samą dyscyplinę. Chyba, że mam technologię większą. Gdzieś... A, 10 do 11, okej. Okay. Swoją drogą, wiecie, że od dawna już bym mógł mieć na... Nie, 12 mam! Co tym co się Osmanowi stanęło? Jakim cudem? No, myślę, że tyle mi na razie wystarczy. I mamy to, proszę Państwa, wojna religijna w Chre. Wreszcie się zaczęła. Oczywiście stajemy po tej stronie, ale my chyba nie będziemy przewodniczyli tej stronie, bo niestety jest Liga Protestancka. Chyba już sobie wezmę tego obrońcę wiary husyckiej. Wypadałoby mieć to na świecie, nie? Bo mamy od 3 do 10 krajów husyckich na świecie. O, może też Litwę zmieni wiarę. W sumie mogę ich przecież nawracać. Zresztą jak patrzę, to Polska robi to dość mocno sukcesywnie, zobaczcie. Jak tylko to skończymy, to bierzemy się za Litwę. Powiem tak, Hiszpania bardzo dziwnie trzyma swoje wojska. My King Elector, we have finally managed to convert the Saxony Prince to Catholic. Co ja złego zrobiłem? Jak ten Mameluk go pocisnął, no nie. Osman w tym momencie już jest bez żadnych sojuszy, więc możemy tego zacząć również zjadać. Bo tak się okazało, że po zdobyciu tego nagle dostałem misję całe Bałkany Osmańskie. Po wprowadzeniu tych instytucji zobaczmy, ile mnie kosztuje technologia. 390, 330, wojskowa 390. No ja pierniczę. Jakby co, to Litwę teraz nawracamy na husycyzm również. W sumie to już nie miałem okazji sprawdzić, jak oni tutaj to podzielili. Trade Node wenecki jest końcowy. Tutaj ten też jest końcowy, czyli nam wypadałoby tutaj go zdobyć. Moglibyśmy z Węgier tu przesyłać. Tak średnio to wygląda. Myślałem, że jakoś to poprawili lepiej. A ten mi przesyłał wcześniej tutaj? Do Wiednia? Kurka. Się zastanawiam, jak to zrobić, żeby tutaj zbierać cały nasz handel, ale chyba nie ma takiego teraz punktu wspólnego. Oprócz tych takich, co były, nie? No i atakujmy ponownie Imperium Osmańskie, które toczy gdzieś tam jakieś ciężkie boje. Ale to nie mój problem. My sobie damy radę. Tymczasem 10 lat później w Hiszpanii, nawet po przeresetowaniu Europki. Bierzmy nasze wojska na północ, żeby tutaj powalczyć z Osmanem. Mam wrażenie, jakby teraz morale były znacznie ważniejszą statystyką niż wcześniej. To co prawie wynika z jakiejś mechaniki. Tylko mam wrażenie, że kiedy mam większe morale, na bank wygrywam. Wcześniej to nie było jakimś dużym problemem, żeby mieć niskie te morale. A teraz bez morali wrażenie mam takie, że jakby nie zadawał obrażeń przeciwnikowi. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli. O, weźmy to, innowacyjne. Super, ale żem się wbił. Ale mam lepszą technologię, więc swoje zrobiliśmy. No i piękny stack wipe. W międzyczasie moje boty tutaj, swarmy, zajęły całe Bałkany praktycznie. Czemu tyle aż biorę? Bez przesady? What the fuck? Powiem tyle, biorę tyle. Na razie bez Konstantynopola, w kolejnej wojnie to weźmiemy. Tutaj będziemy mieli Kosowo, a część prowincji i tak muszę komuś podać. Zobaczcie, ile ja tutaj wziąłem. To jest cholernie dużo. Dobra, ja już wiem, skąd to mam. Era reformacji minus 25%. Tutaj z religii minus 10% oraz nasze idee dyplomatyczne minus kolejnych 20%. I wszystko jasne, czemu mogę aż tyle tej ziemi zabierać. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!